Dzień dobry, witam serdecznie, jestem Panku i zapraszam na kolejny odcinek z Red Dead Redemption 2. Byłem się przekimać po powrocie Jacka do obozu. Wstałem i przyszedł list, więc chętnie bym go przeczytał, tylko gra mi nie pozwala go namierzyć, bo leży na mapie do szybkiej podróży. No nie, nie odczytam go, garderoba. Nie chcę szybkiej podróży, chyba że muszę. I to będzie list. Nope. Nie ma czegoś tak jak przeczytaj list. No kurde, Rockstar, to żeście wymyślili, gdzie list. O, zbadaj list. Dobra, udało się. My dear Arthur, I hope this letter finds you well. It seems Jamie may have escaped from the clutches of the... Dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Drugi list od Mary. Zamknij się. Sam chcę przeczytać, bo mi będziesz przeszkadzać. Nie to. Będziesz przeszkadzać po prostu. Lista dłużników? Nie. Gdzie to będzie? Cholera jasna. Listy. Drugi list od Mary. Czytaj. Mój najdroższy Arturze, mam nadzieję, że u ciebie wszystko dobrze. Wygląda na to, że Jamie zdołał się wyrwać ze szponów Chelonian, więc może to i lepiej, że nie wydałeś się w kolejne perypetie z mojego powodu. Och, Arturze, mogłabym się od ciebie uczyć mądrości. Tyleż razy sama w sobie w życiu szkodziłam. Dlaczego nie mogę się zmienić i być kobietą, jaką bym chciała? Dlaczego ty nie możesz się zmienić i dorosnąć i porzucić tych wszystkich fantazji, które przesłaniają ci osąd? Życie jest szalenie zagmatwane, a ja nie jestem mistrzynią życia. Obawiam się, że znów wpadliśmy w kłopoty. Nie z mojej winy, ale potrzebuję twojej pomocy. Mieszkam w hotelu Grand... Oczywiście, w Saint-Denis. Oczywiście, och, Arturze, nie powinnam prosić, ale nie mam do kogo się zwrócić ze względu na to, co kiedyś między nami było. Błagam o pomoc, mimo że wstyd mi to robić. Twoja Mary, no chyba nie taki wstyd, co? Skoro jednak piszesz. Dobra, czyli mimo tego, że olałem ją za pierwszym razem, nie dotarło i muszę ją olać za drugim razem. No dobra, nie no, zobaczymy o co chodzi. No. Wcześniej stanąłem po stronie Artura, tak w stu... Hey! Up! I'm sleeping, Arthur. Na podłodze? Chuj, on śpi, i co? Beauty rest, na pewno. No, stanąłem po stronie Artura ostatnio, tak w 100%. No bo to jest kobieta, która go olała, rodzina miała go za nic. A teraz, wiesz co, bo mój brat, a on cię lubił, to mu pomoż. No wyjebane, nie ma tak. Zobaczymy, o co teraz jej będzie chodzić. Jeśli będzie jej groziła śmierć lub niebezpieczeństwo, może się zastanowię, ale znowu jakieś pierdoły, to pierdole. Hey, Arthur. Come on! If we're gonna make it to this party... We sure as shit better clean up a little. So we're doing this? Oh yeah. Old friend Dutch Vandalind is finally showing his true colors. Social climbing. Old Signor Bronte, that horrendous snake, has invited us to the ball, Cinderella. So my suggestion is we go and get you a gown. No, a ej, widzisz jak wyglądam? Zajebiście. O co ci chodzi? Nie może garnitur mi kazał kupić. Albo nic, bo gra się nie wczyta. Też tak może być. No to ja specjalnie. O kurde. We are ridiculous. Utterly. I ain't never been to a ball in my life. Nor have I, if I am being honest. I used to quite often. There can be fine pickings. Oh, no pickpocketing. We are here to make real contact. What kind of contact? Well, czy to jest Bill? We'll find what we can. All I know for sure is we are going to a party at the mayor's house, and the guest of honor is the worst crook in town. I'm sure that we will find something. Okay. Dobra, zaczyna się zajebiście. Gentlemen, Luca. I'm afraid the mayor does not allow guns at official functions. Ooh. After last year's incident. Ooh. Okay. Luca here will take you to Mr. Bronte. I believe he is expecting you. Follow me, gentlemen. This way, please, gentlemen. Kurde. To be. Ah, that's wonderful, wonderful. Come this way. What a beautiful evening it shall be. Mr. Bronte is a very good friends with the mayor. Good evening, Pierre. Signor Napoli? As long as the mayor behaves himself, you know, Mr. Bronte, he has that thing, you know, respect. Jose, Bill, you join the party.
We'll meet you out back after we pay our respects to Senor Bronte. Gumka? We'll meet you out in the balcony when you're done. A czemu ja nie mam cylindra? Gorszy jestem? Czemu wzięliśmy Billa? Chłopak, który spowodował burdę w Valentine, jak się najebał. Z tylu wspaniałych innych ludzi, których mogliśmy wziąć. Na przykład... Albo... No. Masa ludzi, których mogliśmy zabrać zamiast Billa. Masa. Ej, on ma broń, a nie wolno. And you've washed per la prima volta questo mese, senza dubbio. This is quite a party you've invited us to. Yes, quite something. Although I'm not quite sure what. So, this is Saint Denis High Society. Yes, apparently so. And all these people, these are friends of yours, Senor Bronte. No, not quite, not quite. But they certainly are afraid of me. Like that one. See, that wretch is the mayor. Henri Lemieux. He'll do anything for a dollar, and I mean anything. Politics is a foul business. Yes. Oh, and that one too. That is Alberto Fusard. He owns a sugar plantation out on the island, and he comes here to whore and despoil himself. Oh, and that is Hobart Crawley, a Confederate major in the war, and a hero, they say, but that is his very young wife. I mean, a young mistress, that's the natural order of things, yes, but a young wife is unseemly. Oh, the Redskins. I have no sympathy for them, because whoever is stupid enough to get tricked by the Americans, no, they get what they deserve, huh? Yes, and a letter to the mayor. Oh, yeah, that'll save you. Jaka loża szyderców, dosłownie. That is Hector Fellows. This self-righteous newspaper man. Maybe you will kill him for me one day. Właśnie miałem mówić, że chyba to jest lista ludzi do zabicia. I did not know you were so particular that you wouldn't help a friend. Oh, I'm willing to help in any way I can, within reason. I'm going to pretend to understand what that means. I meant no offense, sir. Well, none taken. None taken! All these vulgar people. They hate me. Non vedo l'ora di guardarti morire. Well, it has been wonderful conversing with you, but I can tell that you are very busy and I won't waste any more of your time. Yes. Go enjoy yourselves and mingle with this vulgar scum. It'll make you long for the days when you could shoot each other and screw cows out on the open range. Those sure were the days. Good day, gentlemen. Good day to you. But before you go, what exactly are your plans here? Well, we've not made any... Well, we are going to need some money. Money, yes, of course. Well, there's money at the trolley station. They keep a lot of cash there in the day. Now, I could not involve myself in such matters. But you... As a guest, yes. As my guest, bah, do it, huh? Okay, good day, gentlemen. Goodbye. Okay, ragazzi, adesso il vino buono. No, sikacze nam da... Nie, my nawet nic nie piliśmy. I'll show you to the party, gentlemen, if you'll kindly follow me. O, co za tymi drzwiami? Ha. Zagadaj go, Dutch. Ja wchodzę. Nie, dobra. Czekaj! Czekaj na mnie, Dutch! No, jaki masz plan? A dobra, na razie mi nie powiesz, bo jesteśmy podsłuchiwani. Dzięki! Jak ci dam? No, dawaj, szefie! Jaki masz plan, szefie? Zdradź mi, szefie! Ty jesteś szefem w końcu, szefie. I co, nic? Po prostu... Bawimy się? Wiecznie w pracy, co dać? Dobra, burmistrza mam znaleźć. Jak wyglądał burmistrz? Takie miał... O, chyba stoi przy fontannie, dobra. Tu.
Cóż za bal, cóż za przyjęcie, cóż za niewiasty, cóż za suknie, cóż za alkohol, cóż za jedzenie, cóż za pan burmistrz. E nie, tu jest pan burmistrz. Ty? Nie. Ty. Przy fontannie, mówiłem. Jest dwóch takich samych teraz. A nie, to ten, co tu flas dopiero. Burmistrz Lemieux. Lemieux. W ogóle się nie strzeli, że podszedłem. Nie? Nic nie mogę zrobić, jakby co. Arthur stoi po prostu. I will not deny your idiocy, sir, but perhaps now is not the time. Typical pansy! You are drunk, Ferdinand. I'm not drunk, you fool. But this man loves darkies. Hey, you are pretty drunk. Yeah, I'll say you and me. Przyszedł, robi porządek. Dobrze. Chodź, kolego, pogadamy sobie na osobności. Są jacyś bodyguardzi? Nie. Ten pan stąd wypierdala. Dobra. Skąd wiesz, że umie do 1000? Może się zapnie na 12. Będzie problem. Zostanie tam na wieczność i umrze. Henri Lemieux. I hope you're enjoying my party. The mayor. Allegedly. There's quite a place you got here. It's not mine, and the city is horribly in debt, but we can still put on a good show. Do you know Evelyn Miller? Chuja, nikogo tu nie znam. We seem to have another deranged drunkard on our hands. Shall we? My lord, they're fantastic. Czas zaczynać oczepiny! Nie o końskich dupach. Ty ma fajerwerki, popatrz. Podążaj, nie daj się wykryć. Tak w Assassin's Creedzie może się wtapiać w tłum? Yes, yes, quite. Delightful, yes, yes. Splendid. Już? Wtopiony? A co, będziemy podsłuchiwać rozmowę telefoniczną, czy co? Czy on będzie jak w Assassin's Creed odwracał się co chwilę, żeby każdy jest turbo podejrzliwy, bo jak normalnie chodzą po ulicy, to jest git, ale jak tylko mają coś ważnego, to co chwilę się odwracają. Is someone following me? Nie zbliżaj się do służącego, aby cię nie zauważono. Podsłuchuj. Good. Mr. Bronte has a habit of wandering about and reading whatever he likes. We're watching him and his men like hawks. Thank you, Mr. Turner. Aha, ja wcisnę Y i on sam się jakoś ustawia w dobrej pozie do podsłuchiwania. No elegancko, tak powinno być. Is everything taken care of? The telephone, it keeps ringing. The mayor said he will sign later. Co wy tam chcecie podpisy? Znaczy, co wy mu chcecie wcisnąć do podpisania? Wyczuwam spisek przeciwko burmistrzowi. Marie! Marie! Find that little reprobate chip and beat him! I will not have standard slip in this house! Za nim? Nie. I said, have you lost your mind? Come here. Come here. Look at me. Look at me. Who do you think you are? Oty. This area is not Ona solo. You know this. Standards in this house are slipping. This is a final warning to you, miss. A final warning. Now get out of my sight. Cisnę cię to w tą fontannę zaraz, pajacu.
Dobra, jazda za typem. Mam nadzieję, że chociaż doprowadzę go do nieprzytomności. Fajnie, męczę się wchodząc szybko po schodach. Nie no, ma to sens w sumie. Jak w prawdziwym życiu. Chociaż ja się męczę wchodząc wolno po schodach nawet. Pełen realizm. A, to ten pokój. Ha, 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 ha. Co tam szperasz, kolego? Co tam wyciągasz, chowasz? Co się dzieje? I need informations. Mam nadzieję, że jak będzie wracał, to pójdzie tam, a nie w tę stronę, bo nie za bardzo mam się wejść księgę rachunkową z biurka. No to nie czekam, aż chłop sobie pójdzie? Aha, poszedł sobie. No, okej. Obejrzyj, miałem wziąć, a nie oglądać. Masz wytrych. Masz wytrych, nie masz? Miałeś. Mr. Leviticus Cornwall. Top secret. Extremely confidential. Very interesting. Yes, quite. Wróć do Dacza. Tu jest jeszcze jakiś list. Czytaj, mam nadzieję, że się gra pauzuje. Z biura burmistrza miasta Saint-Denis. Mon cher Angelo. Miasto po raz kolejny z twoim wielkim dłużnikiem, a mnie zdumiewa twoja hojność. Twój wspaniały podarunek będzie kamieniem milowym, który pozwoli nam ziścić nasze marzenie w założeniu w mieście Uniwersytetu Światowej Sławy. Już prawie zebraliśmy fundusze potrzebne do otwarcia zarówno katedry teologii, jak i wydziału humanistycznego. Przyszli żacy z Le Moyne, wiele zawdzięczają wizji takich ludzi jak ty. Jestem ci dozgodnie wdzięczny, twój przyjaciel Henri Lemieux. No dobra, to Gerard here w takim razie. Gerard here. Tędy sobie wyjdę normalnie? No to luz. Chociaż tam pewnie dużo rzeczy było. Kurde, zajebania. Wracamy. Co my tu mamy? Co możemy sobie pożyczyć? Nie no, ten Dutch mówił, żeby nie kraść. To nie kradniemy. Wyjebane. Wracamy. Co to było? Coś tu się odjebie zaraz. Za spokojnie. Chociaż nie no, mieliśmy tylko zdobyć informacje. Dobra, jakby co, to szukałem toalety. Chyba były, nie? Chyba nie strali do dziury w ogrodzie. This town is a waste of time. Maybe not. Arthur? Gentlemen, I think we're done here. Bill, to, że ty nic nie znalazłeś, nie znaczy, że nam też się nie powiodło. That could be the one thing we need. There's also that trolley car station Senor Bronte told us about, and I heard about a high stakes poker game. O nie, to nie do mnie z tym. Nie, nie będę grał w pokera o duże stawki, chyba że mogę grać rewolwerem, to wtedy spoko. To wtedy o każdą stawkę mogę grać. Here comes Lenny. All right. Let's get in. Go home. I ain't never felt so awkward in all my life. All them folk are so pleased with themselves. Oh, high society's pigeon shit. If you ask me, it's more like torture. Well, that's sort of the point, isn't it? Let the people torture themselves. Here's them papers I took. Anybody see you take this? I don't think so. I might have an idea. Let me think on it. Spoko, Dutch, przemyślaj sobie, nie będziemy cię popędzać, szefie. W końcu ty jesteś szefem. No, bank taki miejski, kurna, brzmi naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę, że po takim zwykłym dupo banku w Valentine mogą sobie kupić dosłownie wszystko, co mi przyszło do głowy. Interesting times. I guess. So what's next? Dancing lessons? Deportment? More along the lines of armed robbery. Jose is handling reconnaissance on the bank. He and Abigail are gonna run some distractions, see how the law react. Good. Oh, and I spoke to Evelyn Miller. Fine man. Here helping the Indian chief we saw. Yeah, I met him too, with the mayor. He's lobbying officials in Saint-Denis on their behalf. Maybe we could help. Maybe. Now, I think there's a lot of money on the riverboat. A lot of money.
And Trelawney, he's investigating for us. He says to meet him at the tailor's. Okay. One big score down here, Arthur, and we disappear. We are almost heading home. Where is home? I don't know exactly. But I can smell it. I'm gonna go investigate this trolley thing old Bronte was talking about. Okay. No dobra, ale pytanie, czy musimy... Mogę zdjąć ten kapelusz? Muszę się przebrać. No nie pasuje mi do tego looku, no, o to chodzi. Zmień ubranie. Nie stroję. Kapelusze, bez kapelusza. Dobra. Spadamy. No teraz mi nie pasuje. Mam do innych ciuchów, w sensie do tych, co mam na polowanie i na zimę, spoko. No ale do tego mi nie pasuje, a ładniejszego nie znalazłem. Nigdzie póki co, więc no olałem sprawę. Dobra, pytanie, czy będziemy robić wszystko dosłownie, czyli i jakąś tam łódź, i bank, i tą stację, i coś tam jeszcze? Czy po prostu ja będę musiał zdecydować, co robimy? Co okradamy? I kogo? I z ilu pieniędzy? No dobra, zobaczmy, co jest na mapie do zrobienia w takim razie. Wszystko w Saint-Denis zapewne. Aha, tu jest ten. Ej, to może bym się tam przejechał. Załatwił sprawę. Co my tu mamy? Trelawney. Tu mamy nie wiadomo co, nieznajoma osoba. Darcy wspominał, że gang może być w stanie pomóc w płynięciu urzędników samym w stroju podejrzanym. Dobra, indiański plemień. Charles. Aha, to jest ten chłop, co mi dał nudeska. Brat Durkins. Ale to są poboczne. Na razie trochę mi się pobocznymi rzeczami nie chcę zajmować w tym momencie. Tu jeszcze dwie na mnie czekają. Tu jeszcze co to jest? Albert Mason? Wciąż potrzebuje pomocy przy robieniu zdjęć. Aha, to ten! Dobra. Okay. Nie ogarnąłem typa. Aha, czy ja bym nie musiał już wrócić, oddać zdjęć tych rewolwerowców? W sumie sprawę już załatwiłem. Nie mam już nikogo. Chyba, że na południu jeszcze ktoś jest. Nie. No to teoretycznie mam wszystko załatwione, ale nie mam zadania, żeby to oddać. Ciekawe. Chyba, że to robiłem tak po prostu dla siebie. Dobra, to cyk, jedziemy w takim razie odebrać dług. Czy zostanie nam czasu jeszcze na coś? Nie wiem. Dobra, nie z tej strony wyszedłem z domu, ale to nic. No, odrobimy sobie. I tak trzeba przejść ten kawałek, i tak trzeba przejść ten kawałek. 22 minuty. No, wszystko zależy od tego, jak bardzo się rozwinie jak bardzo się rozwinie misja z odbieraniem długu. Chociaż no, one raczej długie nie są. Aż, nie ma problemu. Nie, ja mogę dać przedmiot? A no tak, bo ja znalazłem ten. Halo, pani Grimshaw. Tymianek chyba, czy coś. No i o, miętę nawet. Chłopiec na posyłki. Czyżbym zrobił wszystko, o co mnie ludzie prosili? Już nie będą mnie prosić więcej? Nie wiadomo. Albo po prostu wypełniłem odpowiednią ilość. W sumie nie wiem ile. Bill dostał pomadę, Jack dostał książkę, Lenny dostał zegarek, pani Grimshaw dostała te zioła. Wiem, że Lady Sadie chce jeszcze harmonijkę. I nie wiem, czy ktoś jeszcze coś tam chciał. W sumie to mogę sobie to zobaczyć chyba tutaj, nie? Zadania, wyzwania, powiadomienia, zaproszenia? Nie, no raczej tu wszystko będzie. Prośba o przedmiot obozowy. Molly o lusterko, Tilly o cię o naszyjnik, przyprawy, harmonijkę. Ej, no a przyprawy dałem. Aha, wróć po nagrodę, dobra. Znajdź harmonijkę, znajdź naszyjnik, znajdź lusterko. Nie mam żadnego naszyjnika, serio? Korzeń łopianu, zostawia dla ciebie nagrodę w pokoju, zostawia nagrodę w pokoju, to już załatwiłem. Dobra, no czyli trochę tych rzeczy jeszcze jest. Czyli to nie były wszystkie. Dobra, konio, jedziemy. Fajnie by było znaleźć, znaczy znaleźć, jechać do trapera, bo ten, ubiłem dzika, bo coś tam mi była skóra potrzebna i chyba wiewiórki, coś. No w każdym razie mam jeszcze jakieś rzeczy do wytworzenia, żeby mieć już skompletowane ciuchy chyba na zimę, bo resztę mam. Co tam się dzieje? A, dobra, jakiś transport więzienny, nie chcę się w to mieszać. Aresztowani to aresztowani. Po co drążyć? Będziemy zbierać długi.
w takim razie. No ale to do trapera sobie skoczę tam pomiędzy odcinkami. Tym bardziej, że jest w Sound Knee, więc... Zauważyłem, że przeciągam Sound Knee tak jak Ker Morin. Widzicie. Ale nikt mi jeszcze nie zdążył zwrócić uwagi, bo jak wy oglądacie odcinki, które się aktualnie pojawiają, to mnie jeszcze w Sound Knee nie ma. Nie wiem, gdzie jestem. Co to było? Jebłem coś znowu? Nie. Padł mi nie zawirował. Może ktoś w coś jebnął. No nie wiem, co wy oglądacie aktualnie, jak ja to nagrywam. Jakieś zwłoki? Ty no. Ale dlaczego? Ograb, a nie mogę? Czy to był jakiś niewolnik, czy on ma... No chyba tak. Niech se leży. Nie będę go ograbiał. Nie będę... What? Wiecie, jak się mówi. Jak już masz coś spierdolić, to spierdol to w ten sposób, żeby każdy się zastanawiał, jak ty to kurwa zrobiłeś, ale... I'm impressed! Jakim kurwa cudem ktoś rozbił łódkę na drzewie? Będzie to coś interesującego dla mnie? Nie widzę. Okej. Ciekawa rzecz. Nie, nie kłócaj. Coś jest? Nie, no coś jest jednak. Coś leży. Stary piracki rum, dawaj. Spadł z łódki. No ewidentnie jakiś najebany pirat to zrobił. Dobra, ale jakby gdzieś kiedyś znalazł mapę, która pokazuje mi łódkę na drzewie, no to już wiem, gdzie jej szukać. I gdzie szukać ewentualnego skarbu. W ogóle tych map trochę mam, musiałbym się nimi kiedyś zająć, ale to nie jest kurde na odcinek. Szukanie tego. To jest bardziej na zasadzie obejrzeć te mapy, zapamiętać punkty charakterystyczne i jak gdzieś zupełnym przypadkiem bym podjechał, połączyć fakty, połączyć kropki, żeby Włodek Markowicz był dumny i wtedy ewentualnie zacząć nagrywanie i ogarnąć ten, bo jeździć po całej mapie i szukać miejsca, gdzie to może być, ale niekoniecznie musi, no to też trochę bez sensu. No. Dobra. Panie, jak panu tam było? Gdzie pan jesteś? No pana nie widzę. Zawęży mi się zaraz obszar poszukiwań. Po Pseułowi nie, może jest na łódce. Jest tam jakaś drużyna, brygada na łodzi. Nie, nie widzę. Dobra, no to zapukajmy do domu w takim razie. Coś, co wydaje się najrozsądniejsze. Tej sytuacji. Zamknięte. Nie mogę zawołać? Nie, tu mam na Majka nakierowanie. No nie, nie mogę. No może w szopie się chłop ukrył. No raczej się nie schował, bojąc się egzekucji długu, bo nie wiedział, że jadę. Skąd mógł wiedzieć? No chyba, że to ci na łódce faktycznie. W sensie on i jacyś jego koledzy. Dzień dobry. Coś ciekawego? Papierosy, alkohol, jakaś karta kolekcjonerska? Nope. No nie ma typa. Czy on tu jeszcze ma jakiś budynek, w którym mógłby być? Może piwnica albo coś takiego? Jest jakiś warsztat, nie wiem, jakiś kowal albo coś? Czymś się tutaj zajmuje wesoło. No spróbujemy wejść z tyłu. No mówię, nie miałby powodów, żeby zacząć się ukrywać, jak tylko ktoś by podjechał. Zobaczmy. Nope. Mam wytrych, ale cóż, najwyraźniej nie mogę nic z tym zrobić. Żadnych śladów, nic takiego. Dobra, Mike, chodź, to zjedziemy sobie w takim razie nad wodę. I zobaczymy, czy tam się chłop gdzieś nie ukrywa. Może faktycznie się na ryby wybrał. Ma blisko, więc czemu nie? Może... Uhuhu! Ho, ho, ho. Stary piracki rum, tytoń do rzucia. Coś jeszcze? Mieszek. Ho, ho, ho. Uhuhu.
Patrzcie, co chciał ukryć. Skubaniutki. No dobra, i zawęził mi się obszar poszukiwań. Leży tam najebany, o pień oparty chyba. Wcześniej go nie było. Raczej nic więcej nie ominąłem, nie? Hey, mister. Howdy, partner. Dług wyegzekwowany, nie musisz się martwić. Już widzieliście, jak mu butelka się zafiksowała w dłoni? You better have a damn good reason for being on my property, mister. Remember that loan you took, Mr. Davison? Well, time's long since up. I'm here to collect. I should have known. You goddamn bludgeon men are all the same. Sure, I got your money. Every stinking cent. It's in the house. Hell, I'll even offer you a drink. We can toast to never laying eyes on each other again. Nie, dzięki. To by już chyba wystarczy. Nie, trzeźwy jak świnia. Nie, nie wierzę ci. Wiem, co ty tam masz. Come on, let's get us that debt. This is as fast as I can go. No, otwarte, aha. Zagrasz mi na uczuciach, co? Wait, what's going on? Don't just stand there. Go fix us a drink. Another one, Paul? Don't give me no talk, boy. Just do it. Chłopmanusz? 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 Chłopmanusz. 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 Tam jest nóż. Jest nóż. Widzę nóż. Tam jest nóż. Nóż. Uważaj, Artur. On ma nóż. Ja też, ale jestem zajęty. Puste pudełko, dźgnął mnie. Wiedziałem. Wiedziałem. Spierdalaj. No to chodź, dawaj, kurde, mój już zakrwawiony, a twój co, frajerze? O ty! Dobra, koniec, chowamy. Tylko go onieprzytomnimy. Poszukaj w domu pożyczonych pieniędzy. No, i siedź tu sobie, tylko uważaj, żeby ci się dupa nie spaliła. Może on miał przy sobie, miałeś przy sobie? Skubany, przecież ten nóż od razu widziałem. I chciałem zareagować, ale nie mogłem. Dobra, kaj są jakieś money. Warzywa też dobre. Nie, no w sumie z jedzenia mogłem ich nie okradać. Dobra, już nie będę. Krakersy. Nie chcę krakersów. Dobra, typie, gdzie możesz mieć pieniądze? Więcej ciasteczek. Domyślam się, że w jakiejś szafce albo coś. Chyba, że chodziło o... Ups! Sorry, za długo przytrzymałem tam. Dubeltówki nie chcę. Chyba, żeby była jakaś turbo super niesamowita, ale chyba nie jest. Chyba, że będzie chodziło o ten. Skrzynkę, którą już sobie pożyczyłem. Znaczy, pożyczyłem, skrzynka została. Ale ją sobie obgrabiłem. Nie wiem, czy musiałem, czy nie. Szuflada. Szuflada. Pusto. Te listy mnie coś interesują? Nie. No to szukamy dalej. Nie wiem, gdzie jego dzieciak. A tu jeszcze mam nieprzeszukane coś w tym pomieszczeniu? Że mi się jakoś nie odznaczyło? Chociaż nie wiem, czy ma się odznaczyć w ogóle. Może nie. No ten dzieciak zaraz z czymś na mnie nie wyleciał. Paul, co zrobiłeś? Co zrobiłeś? Son, I want to get out of here, but I can't until I find some money. There's some in my footlocker. I've been keeping it away from him. Ain't that lucky? No. I można było. A stary żyje. No i pięknie. Trzymaj się.
No, a że sobie pożyczyłem jeszcze ze skrzynki pod domem, to już myślę, że nikt nie będzie miał to do mnie jakiegoś większego problemu. No, a stary żyje, specjalnie nóż schowałem, żeby go nie poharatać za dużo, chociaż może potrzebować pomocy, bo się wykrwawi, ale to już myślę, że jesteś na tyle dorosły, odpowiedzialny i ogarnięty, że sam na to wpadniesz i jakoś sobie z tym wszystkim poradzisz. No dobra, dług oddany, szkoda tylko, że muszę teraz wejść do domu na piętro, żeby go tak już finalnie oddać, no ale... Zrobię to może przy jakiejś okazji, chociaż w sumie chyba trochę kosztowności mam, żeby do obozu dorzucić, żeby znowu nikt na mnie nie krzyczał, że nic nie wrzucam, chociaż powtórzę, wszystko co w tym obozie jest, zawdzięczają tylko i wyłącznie mnie. Ale tego to już nikt nie widzi. No ale trzeba wrzucać co jakiś czas, więc... Co zrobić? Więc jeszcze ciekawe, jakbym kompletnie przestał wrzucać to co, upominaliby mnie dosłownie co chwilę, czy musiałbym? A ty już tu pilnujesz? Dodatkowa misja napadu na bank jest dostępna. Uuu, ten bank? Trochę nam się czas kończy. Aha, bo faktycznie, bo to już jest nasz ten. No dobra, myślałem, że jesteśmy o wiele dalej. Susan zostawia dla ciebie nagrodę w pokoju. Ej, dobra, bo mnie zaraz zjebią, że gdzie ja z tym koniem do obozu pewnie. A, widzę, że jest też napad chyba na ten wóz jakiś. I jakaś misja. O cholera, dużo rzeczy do zrobienia. A nam się czas kończy. No nie chcę już nic zaczynać. No może ten odcinek zrobimy krótszy, ja go sobie tutaj zakończę. A tymi rzeczami zajmiemy się w następnym, co? No bo już naprawdę nie mam co robić. Teraz gdziekolwiek dojechać, no to będzie czas na odcinek, zabierze mi dojechanie tam. A zaczynać i kończyć gdzieś misję w trakcie... No chciałem przywiązać. No już dobra. Nie no, chodź, muszę go przywiązać. Nie da mi to spokoju, jak go nie przywiążę. This way. Dokładnie. Tu i przywiąż konia. O. Musi być. No przecież to jest najlepszy konio na świecie. Dobra, no trochę nam się do tych rzeczy narobiło. Poza tym, co jest w Saint-Denis. Mamy jeszcze... Co my tu mamy? Sadie. Lady Sadie. No to wiem, czym się zajmuję w następnym odcinku. Napad na Diligence razem z Lennym. Napad na bank z Charlesem. Lenny i Charles, to mi się wydaje, to są takie nasze dwa ziomki, z którymi robimy chyba najwięcej rzeczy zdecydowanie. Tu jakieś polowanko, chlanko, mord, obijanko i tak dalej. No ale dobra, to nie będziemy już nic zaczynać. Mine's Lady Sadie, chociaż mnie kusi. Ale to w następnym odcinku, bo na dzisiaj to tyle. Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, możecie zostawić łapę w górę, albo suba, albo jedno i drugie. Ja dziękuję bardzo wszystkim osobom wspierającym kanał, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. Nie mogę poklepać psa.